Orędzie 273. St. Francis, USA, 15 września 1983 roku. Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej. Stoję pod krzyżem. Spójrzcie, najmilsi synowie, wpatrujcie się w waszą Matkę Bolesną pod krzyżem, na którym zawieszony Jezus kona i umiera. Od owego momentu takie jest moje miejsce, pozostawać pod krzyżem każdego z moich synów. Stoję więc pod krzyżem mojego pierwszego umiłowanego syna, papieża Jana Pawła II, który kocha, modli się i cierpi z powodu agonii przeżywanej przez Kościół i z powodu losu czekającego biedną ludzkość. Nie zdajecie sobie sprawy, jak mocno uderza bicz wojny. Nie wiecie, ile niewinnych ofiar zostanie wezwanych do znoszenia niewypowiedzianych cierpień. Jestem przy krzyżu niesionym dzisiaj przez biskupów, którzy pozostają wierni, chociaż zwiększa się liczba pragnących iść swoją własną drogą, nie słuchających ani nie idących za Ojcem Świętym, którego Jezus uczynił fundamentem Kościoła. Ci nieposłuszni przygotowują inny, odłączony od papieża Kościół, który wywoła zgorszenie bolesnego podziału. Jestem przy krzyżu niesionym dziś przez kapłanów moich umiłowanych synów, wezwanych do życia w całkowitej wierności Jezusowi, Jego Ewangelii i Kościołowi. Często muszą oni znosić wewnętrzne męczeństwo poczucia niezrozumienia, kpiny, a nawet odsunięcia przez swych współbraci. Stoję pod krzyżem dusz poświęconych, które chcą żyć w wierności poświęceniu się i przeciwstawiają się duchowi świata. Wszedł on już obecnie do licznych domów zakonnych, wnosząc w nie obojętność, nieczystość, liberalizm i poszukiwanie wszelkich ziemskich przyjemności. Stoję pod krzyżem licznych świeckich wiernych, którzy odważnie i wspaniałomyślnie przyjęli moje zaproszenie. Pośród wielu trudności mają nadzieję i we mnie pokładają ufność. W obliczu wielkich doświadczeń modlą się z wiarą i wytrwałością. Wśród niezliczonych cierpień w duchu wynagrodzenia ofiarowują to, co Pan im przygotowuje w ich życiu. Stoję pod krzyżem moich biednych, grzesznych dzieci, aby je wprowadzić na drogę skruchy i pojednania. Jestem pod krzyżem chorych, gdyż chcę im dać pociechę i zdolność przyjęcia wszystkiego. Pod krzyżem zagubionych, aby wprowadzić ich na drogę zbawienia. Pod krzyżem konających, by im pomóc umrzeć w łasce i miłości Bożej. Tak, w tych czasach, w których bardziej niż kiedykolwiek wzrastają cierpienia i ucisk, jestem waszą bolesną mamą i pocieszycielką. Stoję pod waszym krzyżem, pod krzyżem wszystkich moich dzieci, aby z wami cierpieć i z wami modlić się. Składam z wami, Ojcu, w ofierze cenny wkład waszej osobistej współpracy w dziele odkupienia, dokonanym przez mego Syna Jezusa.